informacja o tym, że mogą być podziemia w budynku muzeum, szanowie, została w ostatnim czasie potwierdzona. Przedstawiciele pracowni konserwacji zabytków z Krakowa po otrzymaniu pozwolenia konserwatorskiego od wojewódzkiego konserwatora zabytków przed świętami takie pozwolenie się uprawomocniło. Natomiast w tygodniu po świętach ekipa, która tutaj się pojawiła w muzeum, przeprowadziła sondażowe odkrywki na ścianach piwnicy. Po zdjęciu tynku zostało odkryte zamurowane przejście do podziemi. Mamy tutaj otwór, który pokazuje, że dalej za ścianą znajdują się tajemnicze wnętrza piwnicy, podziemia czy dalszego przejścia pod główny budynek muzeum. Na razie jest to przestrzeń zasypana gruzem. Nie wiemy, co tam się kryje, natomiast jest to na skalę Chrzanowa, myślę, że takie sensacyjne odkrycie, ponieważ tego typu obiektów nie ma zbyt wielu w Chrzanowie. Natomiast po badaniach archeologicznych, które być może będziemy koniecznie potrzebować przeprowadzić ze względu na modernizację budynku i ewentualne podpiwniczenie całego obiektu, trzeba będzie wykonać i zobaczyć, co te tajemnicze podziemia kryją. Być może uda się znaleźć jakąś sensację archeologiczną.